Cześć! Dzisiaj przygotujemy coś pysznego, ale i bardzo prostego. Będzie to jajko zapiekane w bułce z dodatkiem pieczarek i sera. Zabieramy się do roboty. Zapraszam! Przygotowanie naszej bułki zaczynam od pokrojenia w kosteczkę cebuli. Mam tutaj 1/3 i to są składniki na jedną bułkę. Pokrojoną cebulkę w kosteczkę wrzucam na łyżeczkę oliwy na patelnię do zeszklenia i zabieram się za krojenie pieczarek. Mam tutaj 3 pieczarki, które wcześniej umyłam. Przekroję je na pół i pokroję też taką nierówną kosteczkę. Ja w międzyczasie załączyłam też piekarnik na 200 stopni. Pieczarki doprawiamy solą i pieprzem i całość sobie podsmażamy około 5 minut. W międzyczasie, kiedy duszą mi się pieczarki, pokroimy sobie ser. Ja tutaj mam ser z Klarmy, Tylisi. Zabieram sobie jeden plasterek i będę wkroiła w takie drobne paseczki. Paseczki czy kosteczkę, tak żeby były mniejsze części. I teraz najważniejsza część, nasza buła. Robię w środku nacięcie i delikatnie wyjmuję miąższ, tak aby nie przebić spod bułki. Trochę wyskubiemy, żeby się nie zmarnowało. Oczywiście wyskubane zjemy. Tak prezentuje się już nasza gotowa bułka, z której wyjęliśmy nadzienie. Spód musi być cały, żeby nic nam nie wyciekło. Teraz do mojej bułki. Gniotę sobie można również posiekać ząbek czosnku. Wysmarujemy porządnie. I wrzucamy do bułki nasze podsmażone już pieczarki. Musimy teraz ten farsz troszeczkę bardziej ugnieść, bo jeszcze musi nam się tutaj zmieścić jajko. Słuchajcie, jeżeli teraz jeszcze dorwiecie, to super też smakuje ta bułka z kurkami zamiast pieczarek. Dobra, pieczarki już mam wsadzone. Dodaję sobie ser. Zostawię sobie troszeczkę jeszcze do posypania na górę. Znowu sobie delikatnie całość ugniotę. Jajko wbijam sobie do szklanki. I teraz delikatnie przelewam sobie jajko do mojej bułki. Ok, udało się. Zmieściło się. Posypuję resztką sera. I górę posypię jeszcze solą i pieprzem. Zobaczcie, nasza bułka pięknie się przerumieniła, jest chrupiąca, jajko fajnie się ścięło. Posypujemy jeszcze szczypiorkiem rukolą i wcinamy.
Zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Przekroimy sobie naszą bułę. Zobaczcie, jak prezentuje się w środku. Żółtko jeszcze nieco płynne. Pieczarki, ciągnący ser. Pychotka. Jak widzicie, można przygotować naprawdę pyszne rzeczy z prostych, ogólnodostępnych składników. Pyszne bułki nadziewane jajem, pychotka. Polecam.